macie takie coś z cyberpunku? Cześć, witam ponownie na kanale Historia Gier Komputerowych. Dzisiaj ogramy sobie kolejną grę z mojego złotego okresu gier wideo, czyli z lat 84-89. Konkretnie będzie to shooter scrollowany poziomo R-Type, a dokładniej R-Type 2 z takiej firmy deweloperskiej, ze studia deweloperskiego Irem. I to jest studio, które właśnie specjalizowało się w shooterach. I najlepsze shootery, takie scrollowane poziomo, to był właśnie Irem. A R-Type i 1, i 2 są moim zdaniem najlepszymi przedstawicielami tego gatunku. Zobaczymy, jak te gry wyglądały na automatach i jak te gry wyglądały na komputerach, bo R-Type, szczególnie 1, to był przeportowany prawie na wszystko, z wyjątkiem oczywiście czego? Atari 8-bitowego, ale już na 16-bitowym był. A R-Type 2 był przeportowany chyba tylko na 16-bitowe komputery, czyli na Amiga, Atari ST. I ogram i R-Type 1, i R-Type 2 na wszystkich platformach, które mam, i porównamy sobie, albo zobaczymy razem ze mną, wy zobaczycie, jak te gry wyglądały na automatach, jak wierna lub niewierna była wersja na Amigę. Moim zdaniem bardzo wierna, podobnie jak z Ghosts and Goblins. Była to technicznie, Amiga dała takie możliwości, że po prostu można było zrobić kopię 1:1, wersję, która wzorowywała 1:1 i wizualnie, i stronę wizualną, która była fenomenalna, w szczególności jeśli chodzi o dwójkę, o R-Type 2, i stronę gameplayową, responsywność, sterowanie, to wszystko, co się działo na ekranie, co jakby charakteryzowało gameplay tej gry, który był moim zdaniem równie fenomenalny jak sterowana, jak warstwa wizualna. To oczywiście teraz mówię na podstawie moich jakby tam wspomnień z tego okresu, kiedy tam miałem 12-15 lat. Zobaczmy w takim razie, jak gra R-Type 2 i R-Type 1, który będzie pewnie w kolejnym odcinku, zaczniemy od dwójki, jak obie te gry przetrwały próbę czasu i czy dalej są tak fenomenalne, jak były wtedy. Okej. Thank you.
R-Type 2 firmy Irem. Gra z 89 roku. W tym samym roku wyszła i na automaty, i na Amigę, i na Atari ST. Wyszła tak, że była też zrobiona w wersji... Nie była zrobiona. Chciałem powiedzieć, że była też zrobiona w wersji na Commodore C64, Spectruma i Amstrada, ale to była wersja 1, R-Type 1. Dwójki nie było na tych komputerach. Tylko na 16-bitowych i tylko na automatach i na kilku konsolach też tych 16-bitowych. Super gra. Rewelacyjnie wygląda na automatach. Już widzieliśmy, jak wyglądała na automatach. Teraz zobaczymy sobie na Amidze 500. No i pograjmy, zobaczmy. Generalnie dosyć trudna gra, aczkolwiek delikatnie łatwiejsza jak jedynka. R-Type 1 to już jest w ogóle brutalnie trudna. Ta jest tylko po prostu trudna. Dobra. No i co? Aha. Co ta jest takim lekkim utrudnieniem, to, że przywołanie tego takiego pojazdu albo tej osłony to jest też w ogóle innowacyjny element tej gry. I normalnie na automatach robiło się to dwoma klawiszami, strzelało się jednym, wystrzeliwało taką osłonę czy takie urządzenie. No i co? Wyrzucało się takie urządzenie, ale dalej mi to nie działa, wiecie? Coś jest nie halo. Spróbujemy to przełączyć, to jest ten problem z tym... rysiem MK2, że on... Oho, teraz chyba działa. Jego trzeba, on ma taką dziurkę i tam albo dioda dwa razy miga, albo raz, to wtedy go przełączamy w tryb albo joysticka takiego standardowego z jednym batonem, albo pada. No jak jest przełączony w tryb pada, no to tylko jeden baton działa i akurat nie ten co trzeba, także to jest takie powiedzmy, no, utrudnienie trochę. Tak jak mówiłem, super gra z automatów, wersja praktycznie na Amidze 1:1, a nawet mam wrażenie, że delikatnie lepsza, o czym za chwilę. Mam wrażenie, że tak trochę jakby zwalnia, nie? Delikatnie sobie potrafi chrupnąć. O, widzicie to? Tutaj mamy paralaksę, z różnymi prędkościami porusza się plan pierwszy i drugi. Mam wrażenie, że tego nie ma na oryginalnej wersji z automatu. Ale sprawdzimy to sobie, porównamy, czy faktycznie jest tak, jak mówię. No i poważnie, jak się dużo dzieje na ekranie, to zwalnia.
Dobra, i pierwszy level z głowy. Jak na razie to poszło w miarę gładko. Sprawdzamy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Patrzę na tą grafikę. Normalnie, czy to jest piękne, czy to jest piękne. Nie wiem, czy chcemy, żeby się szybciej poruszało, co? Nie bierzemy tego spina. Naprawdę, mistrzostwo świata, jak na to patrzę. Nie chcę tu! Nie! Kurwa, jeszcze nie wziąłem tego. Pero. Dobra, starczy. Super, 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 super gra. Naprawdę mega hicior z automatów. W ogóle firma Irem specjalizowała się w shooterach takich scrollowanych poziomo. I dla mnie R-Type 2 to jest taka po prostu kwintesencja tych shooterów poziomych. Mega innowacyjna rozgrywka, w ogóle piękna grafika. Do tej pory wydaje mi się, że co ponosi ta grafika broni, jeśli chodzi o gry 2D. Fajny, innowacyjny gameplay, duża ilość różnych rodzajów broni. Te bronie mają zróżnicowaną mechanikę, jest sens zbierać albo zmieniać te bronie na inne, bo jednych bossów się łatwiej pewnymi broniami załatwia, innych innymi. Dodatkowo jest ten element, że możemy sobie odstrzelić tą osłonę przednią i ona wtedy samodzielnie gdzieś tam niszczy wrogów, zbiera, ale też nas osłania. Możemy ją sobie odstrzelić i zebrać na tył, możemy ją przełożyć na przód. Zobaczmy, jak to wygląda. Naprawdę mega po prostu. Także jak dla mnie super gra, super gra. I właśnie 89, 90, 91 rok to jest złoty okres gier arkadowych. Nie te tam 79, 82, jak to się tak uważa, ten Golden Age. Tylko właśnie ten moment, takie gry jak R-Type, to jest to mega. Zobaczmy, jak to wygląda na Atari ST. Krótka przerwa techniczna. R-Type 2 na Atari ST. Zobaczmy, jak wygląda R-Type 2 na Atari ST w porównaniu do i Amigi, i automatów. Thank you.
się dowiedzieli. To zwaniało na Amidze, ale tutaj to jest po prostu... To taki slideshow się robi. A i tak nie umiem przejść. Z tymi gwiazdkami, z tym tłem, to jakoś tam sobie chodzi jeszcze jako taką. W ogóle to płynne jakieś takie tam strzelać, nie? Plany, a tutaj dalej jest ten jeden plan i gwiazdeczki z tyłu, nie? Porównamy. No jest to jakieś takie anemiczne strasznie. Letargiczne doświadczenie. O, letargiczne. To jest idealne słowo, które odpowiada tejże wersji. No o, jaka bieda. Pamiętacie, jak to wyglądało na automatach albo na Amidze? Nie dość tego, że to biednie wygląda, patrzcie, jak tu jest to inny. Thank you.
się zawiesiło. Fuu. W każdym razie to jest znak. To jest znak, że już wystarczy na dzisiaj. Natomiast tak reasumując, wersja na Atari ST to jest taka wersja emerycka. Dla ludzi z wolniejszym tętnem, z wolniejszym refleksem. Tutaj się wszystko wolniej dzieje. To w ogóle ten frame rate, to wszystko jest takie wolne. Tutaj z takiej mega dynamicznej gry zrobiło się takie, no prawie strategia, nie? My tak powoli tam wymijamy te pociski. No, nie wiem, jak to ocenić. No, też się da grać, nie? No, też ma, jest jakaś fajność w tym. Nie ma dramatu. Jest trochę, znaczy, tak jest na granicy dramatu. Jest lepiej, inaczej. Komando jest lepiej, nie? Komando też jest wolniejsze niż wersja amigowa, też jest wolniejsze niż wersja na automaty. Ale jest mniej wolne. Tutaj to jest takie, taka letargiczna się ta gra zrobiła. To wszystko jakoś tak powoli się dzieje. To jest naprawdę tak 5 razy wolniej niż wersja na automaty. Zgubiła się ta dynamika. To, co w tej grze było naprawdę fajne, to tego tutaj nie ma, nie? Także jak ktoś nie grał w wersję na automaty, jak ktoś nie grał nic innego i Atari ST to jest taki jakby, no ma jakiś sentyment do tego komputera, to ten AirTime mu się będzie podobać, ale jak ktoś grał w to na automatach albo grał na Amidze, no to jest jednak gorsze. Także tutaj znowu Atari ST przegrywa z Amigą, podobnie jak Ghosts and Goblins i podobnie jak Commando. Jest to jednak trochę widać, że ten brak tego blitera, brak tych specjalizowanych innych kości, które były w Amidze, to powoduje, że to jest wolniejszy sprzęt i wydajność w takich grach typowo arkadowych, gdzie trzeba dużo sprite'ów rzucić na ekran, dużo tym ekranem przerzucać. Widzieliśmy, tutaj było wolniej, a nawet nie było tej paralaksy, która była na Amidze, nie? To pokazuje jednak, że Amiga w tego typu grach to naprawdę jest inna liga. To jest sprzęt dużo, dużo szybszy. Dobra! To było na tyle. Pamiętajcie, tam subujcie, lajkujcie, nie te tam dzwoneczki, inne takie kowadełka. Co ja chciałem wam powiedzieć? Pamiętacie o tym konkursie? Ten film, gdzie mam hełm, można wygrać Commodore C64. Także obejrzyjcie ten film. Tam ogrywam komando wersji na Commodore C64 i od razu jest konkurs. Także polecam, weźcie udział w konkursie. Macie szansę wygrać C64. Do końca roku, czyli z końcem roku będę rozstrzygał ten konkurs. Dobra, dzięki, na razie, cześć!